kolejnym papieżem, którego omawiamy w ramach naszych konferencji Świętej Nierządnicy, jest papież Grzegorz VII. Całe życie Grzegorza VII i wszystkie działania, no, były przepojone pewnego rodzaju duchem religijnym, nie ma co ukrywać, ale również głęboko politycznym. Warto sobie przypominać, to są te czasy, w których papieże przede wszystkim są książętami państwa kościelnego, tymi, którzy muszą troszczyć się o jego dobre funkcjonowanie, o jego majętność, o jego rozwój. Sam Grzegorz VII, przeświadczony o swoim obowiązku, kieruje się głosem swojego sumienia, co ostatecznie doprowadzi go do głębokiej politycznej porażki. To wykluczało jakikolwiek kompromis u Grzegorza VII w sprawach doktrynalnych czy kościelnych, politycznych. Grzegorz VII, czyli Hildebrand, został wybrany na papieża w 1073 roku. Swój pontyfikat zaczyna od wprowadzania reform. To jest takie znane u papieży, że początek to są jakieś reformy. Prawdopodobnie przy konklawie, kiedy sam Grzegorz VII jest wybierany, pewne jakieś reformy musiał innym kardynałom obiecać. Najpierw zaczyna zwalczać symonię, czyli kupczenie, kupowanie, sprzedawanie godności kościelnych, a następnie ponawia sprzeciw wcześniejszych papieży wobec małżeństw duchownych. Reformy Grzegorza VII są wprowadzane, chociaż w wielu krajach napotykają na głęboki opór samych duchownych. Pamiętamy, że tak jak było w poprzedniej katechezie, Jan XII składa hołd Ottonowi I, rozpoczynając w ten sposób spór, który my nazywamy w historii sporem o inwestyturę. Inwestytura polegała na tym, że świecki władca, król, cesarz, będący na przykład opiekunem diecezji, sam pozwalał sobie na wybieranie kandydata na urząd biskupa i wręczał mu pierścień i pastorał. Co w tamtych czasach aż tak bardzo nie dziwiło, szczególnie, że sama korona, bycie królem, cesarzem, również niosła, z tym urzędem niosła się pewna teologia. Król też był namaszczany, tak jak biskup. Władza króla miała pochodzić również od samego Boga. Miała być tą świętą władzą, którą król sprawuje w postaci oczywiście teologicznie służby wobec swoich poddanych, ale w praktyce to różnie oczywiście wyglądało. A więc to królowie chcieli przede wszystkim nadawać godności biskupie, nadawać im też beneficja, nadawać im urzędy, żeby w ten sposób też mieć głębszą kontrolę nad swoimi poddanymi. W końcu tron i ołtarz to są dwie dźwignie sprawowania też w jakimś sensie władzy i prowadzenia porządku publicznego. A więc wybrany przez świeckiego władcę duchowny składał jemu przysięgę wierności, a nie papieżowi. Świeckiemu władcy zależało przede wszystkim na tym, by wybrać przede wszystkim właśnie wygodnego dla siebie kandydata, nie do końca zawsze odpowiedniego dla papieża czy samego kościoła. I tutaj w kwestii inwestytury władzy świeckiego nad biskupami rodzi się gigantyczna symonia. No bo kandydaci na biskupów, wiedząc, że to król daje przecież mi pastorał i tą władzę, tą mitrę, ten pierścień władzy pasterskiej, no to muszę jakoś tego króla przekonać, żeby mi dał tą władzę. Więc nie tyle jest to kupczenie na zasadzie składania wielkich datków do skarbca królewskiego, chociaż pewnie niejednokrotnie też tak to wyglądało, co raczej pewne obietnice składane królowi. Co zrobię, kiedy ty mnie uczynisz swoim biskupem? A więc dla kościoła niekoniecznie było to dobre. Rodzi się kupczenie pewnymi urzędami proboszczowskimi, biskupimi czy opackimi. Święty Grzegorz zabrania żonatym duchownym pełnienia ich jakichkolwiek funkcji duszpasterskich i zakazał ludowi korzystać z ich posługi. Problem polega na tym, że wielu duchownych w tamtych czasach, różnych krajów, różnych diecezji, często miało żony, dzieci. Trzeba tu jeszcze jedną rzecz bardzo mocno zaznaczyć, że w czasach średniowiecza urząd kościelny niekoniecznie zawsze był związany z wyższymi święceniami.
Diecezja Gdańska, z której pochodzę, ma swój wielki, znany kościół, jakim jest Bazylika Mariacka. Jak prześledzimy historię urzędów proboszcza Bazyliki Mariackiej, kiedy należała ona do katolików, to wielokrotnie proboszczami byli ludzie, mężczyźni, którzy mieli tak zwane niższe święcenia, czyli one nie były związane z celibatem, nie były związane z obowiązkami stanu duchownego, natomiast już można było przejmować pewnego rodzaju przywileje. Grzegorz VII zaczyna z powrotem łączyć święcenia wyższe, czyli ci, którzy teoretycznie w tamtych czasach powinni mieć celibat, z posługą duszpasterską, co się bardzo nie podobało różnemu rodzaju samym duchownym, ale też królom, bo tracili w ten sposób swoich ludzi. Problem stosunku władzy kościelnej i świeckiej Grzegorz zawiera w dokumencie, który przeszedł do historii pod nazwą Dictatus Papem. To był dokument napisany w 1075 roku. I tutaj w tym dokumencie widzimy upór, siłę i konkret samego papieża Grzegorza VII. Papież w tym dokumencie podkreśla monarsze atrybuty następcy świętego Piotra. Przypomina, że ta władza, którą szczycą się królowie, również mu przynależy. A więc przynależy mu mianowanie, służba i wyznaczanie tych, którzy sprawują urząd kościelny na całym świecie. A więc to on jako papież, jako monarcha, ma prawo władzy nad biskupami, biskupstwami i w sprawie ustanawiania praw dla całego kościoła i tego, w jaki sposób kościół ma funkcjonować. I zgodnie z jednym z punktów tego Dictatus Papae, papież miał prawo zwalniania poddanych od przysięgi względem cesarzy i królów, w razie gdyby ci postępowali niegodziwie. A więc papież uzurpuje sobie prawo nad innymi królami, że to on decyduje, który król postępuje dobrze albo niedobrze, no i w ten sposób władzę przerzuca na siebie i posłuszeństwo biskupów na siebie. W 1075 roku papież zwołał do Rzymu drugi synod, na którym ogłoszono dekrety właśnie przeciwko inwestyturze. I pod groźbą ekskomuniki, wykluczenia z kościoła, nie wolno było odtąd przyjmować od świeckich żadnych godności kościelnych. A otrzymane zaś tą drogą urzędy synod uczynił po prostu nieważnymi. I to musiało wywołać opór w Europie. Bo papież właściwie jednym dokumentem swojego autorytetu zabiera bardzo duży kawałek władzy królom i różnym innym monarchom. Tym postanowieniem synodu papież Grzegorz VII naraża się niesamowicie cesarzowi niemieckiemu Henrykowi IV. Ten, pomimo wydania i ogłoszenia Dictatus Papae, nadal szafował godnościami i urządami kościelnymi. Sam cesarz podjął nawet próbę zabicia papieża Grzegorza VII, jednak Grzegorz VII miał na tyle duży autorytet wśród ludu rzymskiego, że ten go ocalił przed oprawcami, rzucając się na nich, atakując ich i zmuszając ich do ucieczki. Cesarz wobec nieudanej próby pozbycia się Grzegorza VII zwołuje kontrsynod do Niemiec i zmusza podległych sobie biskupów, których było niemało, by wypowiedzieli posłuszeństwo papieżowi. Skąd ten pomysł u samego Henryka IV? No, jaki ojciec, taki syn. Sam ojciec Henryka go zdetronizował trzech papieży, ale z Grzegorzem okazało się to dużo trudniejsze zarządzenia Henryka IV. Papież Grzegorz VII w odpowiedzi na te wydarzenia musi jakoś zareagować. Dlatego zwołując synod rzymski w lutym 76 roku, papież ekskomunikuje Henryka IV, co na tamte czasy jest jakimś takim rzuceniem bomby atomowej. Zresztą nie pierwszy raz w historii. Wówczas wielu dygnitarzy kościelnych złożyło akt uległości wobec papieża, pomimo tego, że przy Henryku zostało wielu biskupów, którzy też narażali się na ekskomunikę, to jednak większość z obawy związanej z utratą pewnych przywilei, pewnych godności, zostawia samego cesarza. W tym czasie w Polsce Bolesław Śmiały przestaje płacić Henrykowi trybut i koronuje się na króla Polski. No i tutaj też mamy tak zwany spór z biskupem Stanisławem, ale to zupełnie inny temat na inną konferencję. Dlaczego to była taka Hiroshima ze strony samego papieża Grzegorza VII? Ekskomunikując Henryka IV daje informację dla wszystkich królów Europy, że skoro sam cesarz jest ekskomunikowany, a więc jego wasalowie, książęta i inni królowie, nie muszą płacić mu danin, trybutów, podatków,
są uwolnieni od jego władzy. Sami mogą wtedy wybić się na jakąś niezależność, no i to pojawia się przykład Bolesława Śmiałego, który w tym czasie przestaje płacić Henrykowi trybut i koronuje się w ten sposób na króla Polski. Henryk IV zostaje sam. Przegrywa sprawę wobec samego Grzegorza VII. Nie ma na tyle dużego poparcia wśród biskupów i innych książąt, żeby postawić sprawę na ostrzu noża. Więc jako zręczny polityk postanawia zareagować pokorą. Wie, co mu grozi. Jeżeli zostanie zwołany Sejm Rzeszy Niemieckiej, a taki został zwołany w Augsburgu, to ten Sejm mógł go zdetronizować, a raczej ogłosić jego detronizację. Więc Henryk IV natychmiast udaje się do Włoch, by przed tym Sejmem jeszcze jednak jakoś dogadać się z Grzegorzem VII. A ten Sejm zostaje również zaproszony sam papież. Kiedy Grzegorz VII w drodze do Augsburga zatrzymuje się w Canossie, również przybywa tam cesarz. Cesarz ubrany w szaty pokutnika zjawia się na zamku księżnej Matyldy i prosi Grzegorza VII audiencję. Początkowo Grzegorz VII odmawia spotkania z Henrykiem IV, zna jego motywy, zna jego prawdopodobnie jakąś może obudę, tego do końca nie wiemy, ale ostatecznie, kiedy cesarz uparcie staje u bram zamku przez 3 dni i po usilnych prośbach samej księżnej Matyldy, która była teściową samego Henryka, Grzegorz ustępuje. Zgadza się na to, żeby spotkać się z cesarzem Henrykiem. Dla samego Grzegorza VII spotkanie się z cesarzem, który już jest przegranym, gdzie Grzegorz już nic wielkiego nie musi robić, on ten spór wygrywa. Cesarz jest już poniżony, on utraci tą władzę. Będzie ktoś, kto będzie prawdopodobnie dużo bardziej posłuszny papieżowi, albo przynajmniej w jakiś sposób z nim się dogada. Jednak mimo wszystko postanawia z nim się spotkać i rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego Grzegorz VII podejmuje takie ryzyko całkowitej politycznej porażki? No bo jeżeli się spotka z Henrykiem IV i jakoś z nim się dogada, to Henryk IV utrzyma władzę i na pewno Grzegorzowi VII tego nie zapomni, tego upokorzenia. Henryk IV, nie będąc głupi, odwołuje się do sumienia Grzegorza VII i jako pokorny sługa pragnie prosić papieża o odpuszczenie jego grzechów, czyli udzielenie mu rozgrzeszenia, sakramentu, pokuty i pojednania. Tak, gdyby być PR-owcem samego Grzegorza VII, trzeba było mu powiedzieć, nie rób tego. Nie rób tego, niech ten potępionek, skomunikowany cesarz będzie na wieki potępiony i tak dalej. Jednak Grzegorz VII podejmuje decyzję uwolnienia cesarza Henryka IV od kar ekskomuniki, no, która przecież go wykluczała z kościoła i na tamte czasy wykluczała go z życia wiecznego, ze zbawienia. Grzegorz VII prawdziwie by przegrał, gdyby wygrał politycznie. Ale przegrywa politycznie, wygrywając w swoim sumieniu troszeczkę. Wierności temu, czym on jest, kim on jest. I ostatecznie sporo za to zapłaci sam Grzegorz VII. W 1084 roku, kiedy Henryk już jest ocalony od utraty swojej korony cesarskiej, postanawia zemścić się na papieżu Grzegorzu VII. Co robi w takim wypadku cesarz, kiedy już ma pełnię władzy, kiedy już nie ma kar ekskomuniki? Najeżdża na Rzym. Bardzo szybko go zdobywa i osadza na nim antypapieża Klemensa III. Podczas najazdu Grzegorz VII, jak to zwykle papieża robili, chroni się w Zamku Anioła. Kilka tygodni później z odsieczą przychodzą wojska normańskie i przymuszają do odwrotu cesarza i antypapieża. Grzegorza uwalniają. Oczywiście te wojska przyjeżdżają na prośbę samego Grzegorza VII. Natomiast Normanowie, jak już przyjechali do Rzymu, wcale wielkiej jatki nie było, bo cesarz po prostu się odwraca, uchodzi ze swoimi wojskami, to ostatecznie niezadowoleni żołnierze normańscy plądrują Rzym. Zachowują się jak wrogowie. Rabują, niszczą i palą. To wywołuje wśród ludności taki gniew,
że Normanowie musieli Rzym opuścić, a z nimi także musiał opuścić Rzym papież. Gdyż ludność rzymska była oburzona, że takich obrońców sprowadził na Rzym, którzy ten Rzym po prostu splądrowali i zniszczyli. Grzegorz zostaje odrzucony, wygnany jako papież i udaje się do Salerno, gdzie umiera 25 maja 1085 roku. Według tradycji jego ostatnie słowa miały brzmieć: ukochałem sprawiedliwość, nienawidziłem niegodziwców i dlatego umieram na wygnaniu. Historia Grzegorza VII to z jednej strony historia wielka, historia wielkiego polityka. Historia polityka, który ze względu wierności swojemu sumieniu wchodzi na jakiś krzyż. Bo to jest historia papieża, który jest odrzucony przez własny lud, przez jawne błędy, które też popełnił. Umiera w samotności, na wygnaniu. Od historia wielkiego papieża, który skończył marnie.